Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Quantum i dzisiaj mam dla was kolejny odcinek na moim kanale, gdzie nieco porozmawiamy sobie o grze The Crew 2. I o ile dobrze pamiętacie poprzednią część, to jej takim głównym założeniem było mniej więcej to, że mieliśmy odblokowane całe Stany Zjednoczone, oczywiście w mocno zmniejszonej skali, no i po prostu graliśmy sobie w coraz to kolejne wyścigi, jeżdżąc z innymi graczami w tle. Czasami też oczywiście można było rozgrywać normalne gierki multiplayer, no ale też po prostu odbywaliśmy sobie wyścigi po to, by zdobywać kasę i sobie odblokować coraz to nowsze bryki. I mniej więcej założenie The Crew 2 za bardzo się nie zmienia, czyli nadal jakby mamy całe Stany Zjednoczone, które możemy sobie eksplorować w naszych czterech kółkach. Mamy zarabiać kasy, mamy ulepszać naszą brykę i jeździć po różnych terenach. A to mamy wyścigi asfaltowe, a to mamy wyścigi terenowe. W tej części również będą dodatkowo łódki i samoloty, więc akurat to może być całkiem ciekawa rzecz dla ludzi, którzy również lubią sobie tego typu sporty, tak? Myślę, że jest to fajny dodatek do gry i trochę mniej więcej urozmaici rozgrywkę. Oczywiście na samym początku mamy powiedzmy taki smaczek mniej więcej tego, jak to będzie w The Crew wyglądać. Jednak ja miałem okazję grać bardzo dużo w pierwszą część, powiedzmy sobie, i jest tam kilka rzeczy, które mocno mnie zaniepokoiły i również dodatkowo ta pierwsza część nie wkręciła mnie na tyle, żeby w nią grać jakoś tak naprawdę bardzo regularnie, wręcz odwrotnie. Właśnie kilka takich drażniących elementów mocno mnie odepchnęło od tej konkretnej serii. I mniej więcej o tym sobie tutaj pogadamy teraz. Co prawda z The Crew nie miałem okazji spędzić bardzo, bardzo dużo czasu, przynajmniej oczywiście tutaj mówię o The Crew 2 beta, bo niestety kiedy beta się już mniej więcej kończyła, to ja dopiero zacząłem swoją rozgrywkę i po prostu miałem około godzinki tutaj, by z tą grą się mniej więcej zapoznać, o ile dobrze pamiętam, więc to są takie bardzo brudne, powiedzmy, pierwsze wrażenia a propos tej gry, aczkolwiek mniej więcej już udało mi się chyba poznać mechanikę tej gry. Więc zacznijmy od tego, że od razu zauważyłem w The Crew 2, że model jazdy jest naprawdę, przynajmniej na razie, banalnie prosty. W The Crew 1 ten model jazdy również był bardzo, bardzo prosty, aczkolwiek była taka fajna opcja, aby włączyć sobie tryb, powiedzmy, symulacji, który nie był taki rewelacyjny, aczkolwiek utrudniał nam troszeczkę rozgrywkę w The Crew i osobiście mi się ten tryb symulacji bardziej podobał niż taka zwykła gra, ale tutaj akurat przynajmniej tego wyboru nie widziałem i bryki po prostu sterują się, jakby się kleiły asfaltu w ten sposób, więc nie było to dla mnie jakimś wyzwaniem z samego początku, by ten samochód utrzymać tak naprawdę na trasie. Mam wrażenie, że tutaj twórcy bardziej lecieli na taką czystą przyjemność z rozgrywki. Aczkolwiek o tym będzie jeszcze za chwilę. No i dodatkowo też możemy ulepszać swoje bryki zupełnie jak w poprzedniej części i system, z tego co widzę, de facto za bardzo się tutaj nie zmienił, czyli wykonujemy sobie jakieś wyścigi i de facto dostajemy takie, powiedzmy, paczuszki do naszego wozu, które sobie instalujemy, czyli nie robimy tego w ten sposób, że lecimy sobie gdzieś tam do sklepu i chcemy sobie odblokować, powiedzmy, różnego rodzaju ulepszenia, tylko jakby przechodzimy wyścig, dostajemy jakieś paczki trochę jak lootboxy, czyli są, powiedzmy, różnej jakości te części, fioletowe, zielone, niebieskie, białe i tego typu rzeczy, więc ten system lootboxów jakby tutaj został, więc The Crew 2 nadal jest takim MMO, powiedzmy, w świecie wyścigówek, który jest połączony z arcade'ówką, ale gdzieś tam w głębi serca chce być cały czas MMO, bo widzimy niby tych graczy, którzy sobie jeżdżą w tle, więc jest to taki troszeczkę dziwny miks troszeczkę wszystkiego i szczerze mówiąc być może za mało czasu spędziłem tutaj z The Crew 2, ale pierwsze wrażenie było jakieś takie bardzo średnie, bym powiedział. Również mam wrażenie, że nie poprawiła się zbytnio sztuczna inteligencja z poprzedniej części. Co tutaj mam na myśli? W poprzedniej części było tak dziwnie, że mogliśmy mieć na przykład bardzo mocny samochód, który w teorii był mocniejszy od naszych przeciwników i powiedzmy mogliśmy od nich odlecieć na przykład na 50 km, a oni i tak dostawali takiego wielkiego powera gdzieś w tych swoich silnikach, że byli w stanie nas dogonić, mimo że statystycznie według danego wyścigu powinni być sporo, sporo słabsi. Ja sam pamiętam, jak kupiłem jeden z najszybszych samochodów chyba w The Crew 1 i te wyścigi tam w pewnym sensie wygrywałem z łatwością, no ale wystarczył tam 1, 2, 3 błędy i nawet mimo tego, że przeciwnik był 50 km od nas według licznika, i tak potrafił nas naprawdę
naprawdę szybko dogonić, co było strasznie wkurzające. Dodatkowo właśnie nawet podczas takich zwykłych wyścigów po prostu zdawało mi się, że ta sztuczna inteligencja oszukuje, że nie jest to naprawdę dobra sztuczna inteligencja, tylko taka, która oszukuje. I dokładnie takie samo wrażenie przynajmniej na początku odniosłem jakby w The Crew 2, że ta sztuczna inteligencja tak naprawdę nie jeździ. Ona jest po to, by była na pokaz. I po prostu jeżeli jej nie idzie, no to sobie, nie wiem, nagle przyspiesza swoje pojazdy, tak? I niby nas wyprzedza i ojej, jest wielki wyścig. To mi się akurat jakoś tak za bardzo nie podobało. Aczkolwiek naprawdę fajne jest to, trzeba przyznać w The Crew, że mamy tak rozległy świat do eksploracji. To jest naprawdę bardzo fajna sprawa. I od dawna nie było takiej gry, która by coś takiego robiła. Było tam jakieś Fuel od Codemasters, ale Fuel było raczej takie bardzo mocno średnie, bo też miałem okazję grać w tą grę. Tak mi się nie podobała de facto, że pamiętam, była to jedna z niewielu gier, którą zwróciłem wtedy do Empiku czy jakoś tak. A poza tym miałem inny pretekst, bo ta gra była na Games for Windows Live, którego nie było w Polsce, miałem pretekst, że to nie działa, więc oddałem kasę do... Oddałem tą grę, pamiętam, do Empiku po prostu i dostałem kasę z powrotem, więc tak było śmiesznie. No ale to taka mała dygresja. W każdym razie jedną z takich gier, która robiła to naprawdę świetnie, to był Test Drive. I w Test Drive jedynce, przynajmniej Test Drive Unlimited, mieliśmy to zrobione w ten sposób, że mieliśmy całą wyspę Oahu, o ile się nie mylę, i ona była fajnie zrobiona, bo była naprawdę zrobiona do skali, czyli obwód tej wyspy to chyba był około 200 km i naprawdę powiedzmy przejechanie 200 km zajmowałoby nam godzinę, tak? A nie powiedzmy są to jakieś oszukiwane kilometry, tak jak czasami to powiedzmy jest w niektórych grach, tak? Czyli powiedzmy te jednostki tam w Test Drive były naprawdę prawdziwe i to było prawdziwe i to było super, bo ta wyspa też była dość duża, można było ją sobie fajnie eksplorować, więc zawsze było gdzie jeździć. I tutaj jakby The Crew w pewnym sensie to wrażenie odtwarza. Są jeszcze inne gry, które w teorii robią coś podobnego. Nie wiem, czy widzieliście wcześniej materiał na moim kanale gdzieś tam, ale grałem sobie w Forza Horizon 3 i była to jedna z fajniejszych gier wyścigowych, jedna z najfajniejszych gier wyścigowych, które grałem tak naprawdę do tej pory. Sporo samochodów, duża możliwość modyfikowania tych samochodów. Gra nas tutaj nie hamuje co do kasy, tylko daje nam naprawdę sporo gotówki, że można sobie powiedzmy przerabiać i kupować wiele bryk. Są też takie bryki, które wymagają od nas troszeczkę tego, abyśmy się postarali, więc nie zawsze niektóre bryki można złapać tak szybko, więc jest sporo różnorodności, plus możemy sobie jeździć po małym kawałku Australii. No ale to jest właśnie jedna z wad Forza Horizon. Szczerze mówiąc, ta mapa jest moim zdaniem na tyle relatywnie mała, że już prawie kojarzę wszystkie zakamarki tej wyspy. W porównaniu z powiedzmy tutaj The Crew, czy powiedzmy na przykład tym Test Drive Unlimited, no to tak naprawdę można śmiało powiedzieć, że te dwie gry nam proponowały sporo więcej terenów do eksploracji niż Forza Horizon, tak? Więc to jest akurat bardzo fajny aspekt. Aczkolwiek właśnie, Forza Horizon za to robi inną rzecz bardzo fajnie i tak samo to robiło Test Drive Unlimited, a mianowicie wrażenia z jazdy. Test Drive Unlimited, pamiętam, był taki trochę bardziej casualowy, ale gdzieś tam te powiedzmy elementy symulacji były wrzucane, więc te pojazdy nie kleiły się tak super do drogi. A najfajniej to w ogóle robi Forza Horizon, bo Forcę można ustawić w ogóle w tryb symulacji, można ustawić ją w tryb arcade'owy, w trybie symulacji można sobie włączać i wyłączać jakieś asysty, zmieniać powiedzmy trudność przeciwników, jeżeli po prostu chcemy się trochę zrelaksować, a nie walczyć ze sztuczną inteligencją, bądź odwrotnie, można ją ustawić na bardzo trudny poziom, tak żeby to było dla nas wyzwanie. I to jest naprawdę świetna rzecz, bo Forza Horizon pozwala nam się po prostu bawić z tą grą i o to właśnie chodzi w grach wyścigowych, szczególnie tego typu, gdzie eksplorujemy sobie jakiś kawałek świata, by się tymi grami bawić. I tutaj dochodzę do jednej kwestii, która masakrycznie wręcz moim zdaniem leżała sobie w The Crew. Niby tam ten cały system modyfikacji pojazdów był całkiem spory, niby to powiedzmy, że te samochody modyfikowaliśmy za pomocą jakichś kart było słabe, no ale powiedzmy tam dało się to jeszcze ogarnąć. Najgorzej, że ta gra tak naprawdę nie dawała nam tej przyjemności z bawienia się pojazdami. Pojazdy w pewnym sensie tutaj stanowiły taki element, który, nie wiem, pozwalał nam wygrywać zawody, a nie powiedzmy bawić się z jazdy danym pojazdem. Nie było tam przyjemności z jazdy. Po prostu o to chodzi, że w Crew nie zarabialiśmy zbyt dużej ilości gotówki, a powiedziałbym wręcz, że zarabialiśmy jej tak mało,
że nie dało się zbyt wiele tak naprawdę pobawić z tymi pojazdami w The Crew 1 i właśnie tym mnie strasznie ta gra wkurzała. Były takie, powiedzmy, wyścigi, gdzie tej kasy dało się zdobywać naprawdę bardzo dużo, ale trwały one, powiedzmy, godzinę czasu albo i więcej i niby fajne pieniążki były z tego, wystarczyło zrobić kilka razy takie wyścigi i miało się tej kasy całkiem sporo, albo robić jakieś klanowe wyścigi, ale było to takie strasznie trudne, strasznie wkurzające. A ja przynajmniej osobiście nie gram, powiedzmy, w gry wyścigowe po to, żeby one mnie masakrycznie wkurzały. Są inne gry od tego wyścigowe, które mają jakby to robić bardzo skutecznie i symulować jazdę samochodem. Kiedy ja sobie gram w taką Forza Horizon, kiedy ja sobie chciałbym grać w takiego The Crew, bądź powiedzmy inną grę tego typu, nawet właśnie Test Drive Unlimited, to lubię, jak gra po prostu daje mi na tyle gotówki, żebym mógł się bawić tymi samochodami, kupować sobie nowe samochody, modyfikować je, jeździć po tej wyspie i po prostu mieć jakąś tutaj inicjatywę, by faktycznie w tej grze istnieć. Nie wiem, nie mogę się jeszcze wypowiedzieć na temat The Crew 2, ponieważ nie spędziłem zbyt wiele czasu z tą grą i nie miałem okazji zobaczyć, powiedzmy, jak, powiedzmy, działa tutaj ten system zdobywania kasy, czy faktycznie mamy jej na tyle, że da się tutaj cokolwiek zrobić tak naprawdę w tym świecie. Ale poprzednie The Crew bardzo pod tym względem leżało moim zdaniem i mam takie małe zmartwienie, że ta gra również może być nieco inna. Więc szczerze mówiąc, tak mi się zdaje, że słyszałem jakieś plotki o nowej Forza Horizon 4 i naprawdę na tą część czekam chyba najbardziej, bo są takie fajne oczywiście gierki, gdzie możemy sobie pojeździć po torze, jeżeli ktoś chce tak poważnie się ścigać, proszę bardzo, jest Project Cars, jest nowa Forza Motorsport 7, o ile się nie mylę, jest naprawdę masę gier, gdzie możemy ścigać się po prostu po torze. I powiem wam tak, osobiście właśnie w tego typu gierki, gdzie jeździmy po torze, to lubię po prostu włączyć tam taki tryb try hard i naprawdę, powiedzmy, pokazać swoje najlepsze umiejętności w tego typu gierce, ale kiedy jestem, powiedzmy, w takiej grze jak Forza Horizon 3, jeżeli jestem w The Crew, czy jeżeli grałem w Test Drive'a, to właśnie grałem w te gry dlatego, że mogłem się przy nich zrelaksować, pościgać się po ładnych, pięknych terenach, z super samochodami, można było je modyfikować w różnego rodzaju sposób. Nie wiem, w Test Drive'ie na przykład Unlimited, ja nie miałem wtedy na przykład tyle lat, żeby mieć w ogóle prawo jazdy, kiedy ja grałem w tą grę. I dla mnie to była właśnie zawsze bardzo fajna gierka, żeby, powiedzmy sobie, tak po prostu niby w teorii zgodnie z prawem jeździć po tej wielkiej wyspie i sobie eksplorować teren. Tak po prostu dla przyjemności, naprawdę to potrafiłem robić w Test Drive Unlimited. I nawet czasami to robię sobie w Forza Horizon 3. A tutaj The Crew... Nie wiem, szczerze mówiąc. Ta gra stara się być takim miksem kilku gier, który nie w każdym aspekcie mi się podoba. Powiem tak. Niby fajnie, że ta gra jest arcade'owa, bo właśnie niby w ten sposób jakby ona jest dość prosta, tak? Czyli nie trzeba tutaj się za bardzo starać, żeby jeździć tym samochodem i tak naprawdę, powiedzmy, każdy będzie w stanie sobie tutaj wziąć The Crew 2 i w tą grę zagrać. Fajny jest ten element, że mamy naprawdę taki rozległy teren. Stany Zjednoczone w różnych miejscach wyglądają naprawdę w tej grze przepięknie, więc pod tym względem jest to interesujący tytuł. Naprawdę bardzo fajnie też zrobili tego The Crew graficznie, bo gra potrafi naprawdę pokazać swoje pazurki w niektórych miejscach. Ale z drugiej strony, no właśnie, szkoda, że nie ma jakiegoś zaawansowanego trybu jazdy dla tych, co na przykład chcieliby mieć nieco większe wyzwanie. Średnio bardzo mi się podoba ten system upgrade'ów znowu w The Crew, bo to jest takie a la MMO tak naprawdę, nie wiem, tak jakbyśmy ewoluowali swoją postać, nie wiem, w Borderlands na przykład, tak? Czyli zdobywamy jakieś legendarne ulepszenia, jakieś ulepszenia, które są, powiedzmy, rozprzestrzenione po całej wyspie, czyli te pospolite ulepszenia, to chciałem powiedzieć. Ta gra mi tak trochę przypomina momentami, jakieś ma nawet elementy ze strategii. Nie jestem po prostu pewien, czy to tu pasuje. Sporo bardziej wolę ten system z Forcy, gdzie po prostu mamy jakiś sklep i tak naprawdę sami sobie możemy dostosować ten samochód. Do tej pory pamiętam na przykład Forcy Horizon, jak fajnie tutaj się zebraliśmy w kilka osób i kiedyś graliśmy sobie w multiplayerze i na przykład robiliśmy sobie wyzwania. Hej ludzie, no mamy tutaj, nie wiem, 50 tysięcy do wydania. Kupujesz za to samochód, kupujesz za to upgrade'y i zobaczymy, kto jest najlepszy, nie? I to naprawdę było super właśnie w Forcy. Tutaj tego elementu na przykład nie ma, bo tak naprawdę jakieś upgrade'y zdobywamy z danego wyścigu i za bardzo nie mamy wpływu na to, co tak naprawdę dostaniemy, tak? Być może poziom trudności danego wyścigu będzie miał jakiś wpływ, ale nie wiem, no osobiście...
jakoś tego nie czuję. Tak jak to, tego nie czułem w The Crew 1, tak tego nie czuję i tutaj. Zobaczymy też, jaki jest tutaj system modyfikacji tych pojazdów. W poprzedniej części te pojazdy można było nieco modyfikować pod względem wyglądu. Tutaj jeszcze nie miałem okazji się w to wgłębić, ale myślę, że to taki system powinien tutaj istnieć, bo to akurat system modyfikacji wyglądu był całkiem niezły w The Crew 1 i mam nadzieję, że tego nie zepsują w tej części. Więc mniej więcej tak to wygląda. No zobaczymy, czy ja The Crew tak naprawdę kupię sobie sam. Jeszcze jedno chciałem wspomnieć właśnie. Coś, co dla mnie w roku 2018, w zasadzie w połowie roku 2018 jest absolutnie niedopuszczalne, aczkolwiek może przesadzam, tragedii nie ma. Ale jest to dla mnie rzecz bardzo dziwna, szczególnie w tym roku, kiedy mówi się bardzo dużo o optymalizacji. Żeby nie było, The Crew, przynajmniej na moim sprzęcie, ja w tej chwili akurat nieco zmieniłem swój sprzęt, muszę to zaktualizować w moich zakładkach YouTube, ale jeżeli interesuje Was, jaki mam sprzęt, to w tej chwili mam procesor AMD 2700X, czyli jest to ta nowa generacja Ryzenów, 8 rdzeni, oczywiście 16 wątków. Karta graficzna została ta, co miałem wcześniej, czyli 980 Ti i oczywiście 16 GB RAM-u, więc jest to maszynka, która jest w stanie pociągnąć dzisiaj naprawdę praktycznie każdy tytuł, który wrzucimy na tą maszynkę. Jednak co chciałem wspomnieć, The Crew z jakiegoś powodu jest zablokowany na 60 klatkach na sekundę. I o ile gra naprawdę super utrzymuje te klatki, nie miałem powiedzmy momentu, gdzie gra spadała poniżej 60 klatek, tak fajnie by było widzieć ten tryb odblokowany w The Crew, gdzie możemy osiągnąć więcej klatek. W dobie dzisiejszego roku 2018 mamy masę monitorów na rynku, które wspierają większe odświeżanie samego monitora, czyli naprawdę, kiedy gracie sobie w gry typu Counter-Strike i tak dalej, gdzie możecie utrzymać bardzo wysokie klatki na sekundę. Ja na przykład mam monitor o odświeżaniu 144 Hz i żeby tą różnicę widzieć, muszę mieć grę, która działa powiedzmy na mniej więcej 100 klatkach i oczywiście najlepiej 140 klatkach. Niestety właśnie trzeba ten wysoki framerate osiągnąć, by widzieć tą różnicę pomiędzy tymi monitorami i niestety The Crew nie ma możliwości włączenia, albo raczej nie ma możliwości wyłączenia tej blokady klatek. Więc to jest dla mnie troszeczkę dziwne i to jest taki ruch bardzo, bardzo kiepski. Aczkolwiek mam nadzieję, że być może później to odblokują. Pierwsze The Crew miało dokładnie ten sam problem. Dobrze chociaż, że ta gra naprawdę bardzo solidnie trzyma 60 FPS-ów, ale to jest taki minus, który muszę odnieść niestety The Crew. Więc to jest chyba wszystko, co chciałem Wam powiedzieć w dzisiejszym odcinku. Nagadałem się o tych grach wyścigowych, a mógłbym pogadać jeszcze więcej, ale myślę, że to mniej więcej podsumowuje takie moje szybkie wrażenia z The Crew. Wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka. Na razie, trzymajcie się, cześć.